Jest Teresa Werner, Mirek Szołtysek, jest Krzysiu Hanke, jest Dariusz Niebudek. No lepiej, lepiej ktoś nie mógł pomyśleć, no szacunek. Jak się panie bawią? Bardzo ładnie. A przyszły pani na jakiegoś konkretnego artystę, czy ogólnie? Na Teresę Werner. Piękna Teresa Werner, jak zawsze. My czekamy na nią. Atmosfera fantastyczna. Wieczór, którego gwiazdą jest Teresa Werner. Na scenie już był Mirosław Szołtysek, teraz jest Darek Niebudek, był Krzysztof Hanke. No i wieczorem wisienka na torcie Teresa Werner. Publiczność dopisała, pogoda na razie jest super. Pozdrawiam serdecznie wszystkich chorzowian. Obojętnie jaka się znajduje, czy to jest na Śląsku, czy poza jego regionami, czy za granicą, czy za oceanem. Zawsze godą, że skądże jest. Z Wielkich Hajduk, no, czyli z Chorzowa. I to jest ważne. I powiem, że jeśli ktoś by mi powiedział kiedykolwiek, że to nie przyciąga, że to nie jest jakiś tam magnes, że jeżeli człowiek szczyci się swoim mieście, że to nie jest piękne, że to nie jest dobre. To jest taka pomyłka po prostu. Ja zawsze godzę z kim, że jest i z tego, że jest dumny i wydaje mi się, przez to zdobywam swoją publiczność. Czujesz letni wiatr, co dmucho jak szalony, nie czuję się zmęczony. Słońca ciepły blask, rozgrzywo nasze dłonie, stecione jak szalony.